Cześć moi drodzy, dziś opowiem Wam szybko historię jednego z aut, które trafiło do mnie po 2-letnim postoju. Było to BMW E90 z silnikiem N47, 2-litrowy diesel, 2008 rok, nowsza już trójka. Moi drodzy, auto stało przez 2 lata ze względu na to, że właściciel wjechał w dość dużą, powiedzmy sobie, kałużę. Silnik zaciągnął wodę. Wiadomo, w tym momencie jest po silniku. Silnik został wymieniony na inny. Niestety, ze względu prawdopodobnie na to, że coś podczas montażu tego silnika poszło nie tak, bo już Wam tu pokażę. Mam miskę z tego auta, gdyż została ona wymieniona. Jak możecie zobaczyć, ja zaraz tu przejadę kamerą, są tu pęknięcia. Niestety na tej misce nie widać nigdzie, żeby właściciel wjechał i gdzieś tą miską przyhaczył. Został nalany olej, bo tak naprawdę nie było wiadomo skąd cieknie, bo wiadomo, miska od spodu była dość brudna. Został nalany olej, została podjęta próba odpalenia. Silnik nie odpalił, ale zagadał. Czyli wiadomo, ten taki odruch, że ten silnik chciał zagadać. Przez to pęknięcie olej bardzo wolno spływał, więc ten silnik nie został w żaden sposób odpalony bez tego oleju. Jednak ten olej się sączył. Co już mnie zastanowiło, z tego silnika wydobywa się dość duża ilość wody. Czyli w środku mieliśmy sporo wilgoci. Moi drodzy, co było zrobione dalej? Silnik w momencie jak chciał zagadać, były takie jakieś charakterystyczne stuki, które mnie zaniepokoiły i też odeszłem od tego, aby ten silnik odpalać. Zadzwoniłem do właściciela, powiedziałem jak się sprawy mają. Jeszcze przed tym telefonem wykręciłem filtr oleju i dziś właśnie też wykręcimy filtr oleju, aby skontrolować, czy są w nim jakieś opiłki. Moi drodzy, w tym filtrze, który został wyjęty właśnie z tej E90, była masa opiłków. Mój telefon do właściciela dotyczył tego, czy jest w stanie określić, jak długo jechał zbyt niskim stanem oleju w misce, czyli tak naprawdę bez tego oleju, bo ponoć podczas jakiejś trasy ten olej wydobył się z tego auta, podniesiona maska, kupa dymu, wiadomo, bo silnik rozgrzany. Mniejsza o to. Moi drodzy, ponoć silnik pod dom dojechał normalnie, nie wydobywał się z niego żaden klekot. Decyzją właściciela było, robimy. Moi drodzy, w N47 jest pompa, która daje wysokie, niskie ciśnienie, demontuje miskę, a w misce sprężyna właśnie z owej pompy. Nowa pompa kosztuje swoje, więc uznaliśmy, że spróbujemy tą sprężynę wsadzić na swoje miejsce, do tego zabezpieczyć ją, aby już nie wyleciała. Tak właśnie zrobiliśmy. Ja mam tego zdjęcia, więc przebitki gdzieś tutaj będą Wam wpadać. Kolejne, co zrobiłem? Oczywiście nowa miska na swoje miejsce, sprężyna z tego zaworu pompy oleju wpadła na swoje miejsce, nowy filtr oleju, olej zalany, rura dolotowa, ze względu na to, że tam było naprawdę dużo wilgoci, zdemontowana. Chciałem zobaczyć, jak ten silnik tak naprawdę zagada. Moi drodzy, całe szczęście, że ja tą rurę dolotową zdemontowałem przed odpaleniem tego silnika, bo już jestem tak nauczony, że jeżeli auto tyle stało, bo to nie jest pierwsze auto, które w takiej sytuacji do mnie trafiło, zaraz Wam wytłumaczę, co się stało. Odpalam, fontanna z węża dolotowego, czyli wąż dolotowy po prostu był tak jakby w interkulerze, mieliśmy masę wody, czyli w momencie jak ja go odpalałem, tak naprawdę ta woda nie wyleciała. Delikatnie dając gazu już leciała ta fontanna. Ta rura była zdjęta, więc fontanna poleciała sobie w eter, trochę mi tu pozalewało, mało ważne. Ale niestety musiał właściciel jechać dość sporą odległość z tym niskim stanem oleju, ze względu na to, że silnik niesamowicie klekotał, czyli po prostu panewki poszły. Moi drodzy,
kończymy tą historię. Decyzja jest taka, właściciel zabrał auto. Oczywiście powiedział, że nie będzie decydował się drugi raz na zmianę silnika, bo tak naprawdę też nie wiadomo co kupi, wiąże się to z dość dużymi kosztami. On tego auta dla siebie nie chce zostawiać, po prostu wystawia je tak jak jest i auto idzie do nowego właściciela, który być może będzie mechanikiem i sam sobie ten silnik, drugą M47 kupi i sobie przełoży. Ogarnie sobie to bardzo zadbane auto w środku, więc na pewno długi czas będzie się cieszył. Z okazji tego skontrolujmy, jak wygląda filtr w naszym aucie i sprawdźmy, czy znajdziemy tam jakiekolwiek opiłki, które mogłyby wskazywać na to, że z naszymi panewkami lub wałem coś złego się dzieje. Moi drodzy, kolejna sprawa. W kolejnych odcinkach rozbierzemy sobie miskę, dół i zobaczymy, jeżeli te opiłki tam będą, w jakim stanie są panewki. Lecimy. Ok, moi drodzy, tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy w tym silniku jest olej, czy nie ma. Prawdopodobnie nie ma, został spuszczony. Odkręcamy sobie filtr oleju i zobaczymy, czy na tym filtrze silnikiem o tak dużym przebiegu też znajdziemy opiłki. Dla pewności miska. I na stół. Zerknijmy, czy tam jakieś opiłki są widoczne. No ja tutaj żadnych opiłków w środku nie widzę. Bardzo ładnie to wygląda. Sprawdźmy filtr. Jeszcze tak na szybko zobaczcie, jakie to było pęknięcie w tej misce. Moim zdaniem po prostu ktoś podczas próby montażu tego silnika oparł ten silnik o tą miskę gdzieś lub po prostu podczas transportu silnik stał na jakiejś palecie i wiadomo, miska pękła. Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Jest to filtr, który został zdemontowany właśnie z tej BMW-ki. Ja nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy to nie będziecie widzieć na kamerze. Ja myślę, że będziecie widzieć. Na przykład tutaj, pod palcem, wszędzie jest masa takich drobnych opiłków. O, tutaj widzę, że się gdzieś następny świeci w kamerze. Tych opiłków większych, mniejszych tu jest bardzo dużo. Na kamerze będzie to bardzo ciężko pokazać. Ale tak naprawdę, no, wszędzie. O, tutaj zaś mamy grubasa. Mam nadzieję, że to widzicie. Kolejny grubas. No, tych opiłków tu jest niestety co niemiara. Masa opiłków, także jeżeli chodzi o tą M47, tutaj kolejne, wszędzie w tym filtrze jest pełno opiłków. Tutaj, jak widzicie, następne się świecą. Tak naprawdę, gdzie nie spojrzymy, tam są te opiłki, dlatego też moim zdaniem, no, nie było sensu nawet wymieniać tej miski, po prostu trzeba było od razu auto tak jak jest wystawić do sprzedania, jeżeli właściciel nie wiązał z nim żadnych planów na przyszłość. W każdym razie, no, syzyfowa robota, bo tak naprawdę i tak tutaj pewnie wleci nowy silnik. Ok, moi drodzy, sprawdźmy, co jest w tym filtrze. Ja tutaj tak naprawdę nic nie widzę, w ogóle nic mi się tu nie mieni, czyli wygląda na to, że silnik będzie w bardzo dobrej kondycji, zero jakichś opiłków i tak dalej. Moi drodzy, ten film potraktujcie jako swego rodzaju przestrogę. Nieważne, czy Wam padnie podczas jazdy czujnik poziomu oleju i sprawdzicie, olej będzie w silniku, czy będzie to błąd ciśnienia oleju. Zawsze w takim przypadku lepiej wziąć lawetę, niech auto trafi na warsztat. Pozwoli nam to w wielu przypadkach uniknąć wielu kosztownych napraw lub wymiany samego silnika na inny, co też jest bardzo kosztowną sprawą, wiadomo, więc taka ciekawostka, taka przestroga dla Was. Ja myślę, że tutaj w naszym silniku nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o wał, o panewki, co zweryfikujemy sobie w dalszych odcinkach. Jeżeli takie filmy Wam się też podobają, oczywiście subskrybujcie, lajkujcie z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!